Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dziś opowiem Wam, jak wyglądają aranżowane małżeństwa w Indiach. Jakie są fakty, jakie są mity i czy to wyobrażenie przeciętnego Europejczyka ma jakiekolwiek odniesienie do rzeczywistości, jaka tutaj w tym kraju panuje. Przyznam, że zdecydowałam się nagrać ten odcinek po tym, jak opublikowałam moje story, gdzie odbywały się zaręczyny naszych znajomych i oczywiście padło pytanie, czy ta para przyszłych małżonków jest aranżowana. Gdy odpowiedziałam twierdząco, że najprawdopodobniej tak, napłynęła lawina wiadomości typu: przecież oni są nieszczęśliwi. Jak to jest możliwe, że w XXI wieku aranżuje się komuś małżeństwo? Oni są za młodzi. No pomijam, że kobieta, jak i mężczyzna przekroczyli dawno 20 lat. Były też wiadomości, że to jest masakra, że to jest niedorzeczne, że na pewno to się nie może udać. Ale właśnie, na czym polega aranżowanie małżeństw w XXI wieku w Indiach? Ja rozumiem niesmak, ja rozumiem dystans i niechęć do Indii, ponieważ tak obrazuje się to w mediach. Pokazuje się ten kraj z najgorszej perspektywy, gdzie jest syf, ubóstwo, slumsy i nic więcej, nic poza tym. I potem niestety to się powiela, tak? Dlatego nikogo nie winię. Zanim tutaj przyleciałam, też się kreował taki obraz w mojej głowie. Także tak, rozumiem. Ale jako, że teraz mam szansę tutaj mieszkać, ta wizja, która była w mojej głowie wcześniej, a ta wizja, która jest teraz, odbiega całkowicie i stąd chciałabym Wam przedstawić po prostu fakty. Fakt jest taki, że Indie są ogromne. Różnice kulturowe i wyznaniowe w niektórych częściach Indii naprawdę różnią się diametralnie. Możemy to zauważyć na przykład pomiędzy północą a południem, gdzie ludzie wyznają inne wartości, inne religie, odżywiają się w inny sposób, co, uwierzcie mi, ma bardzo duże znaczenie przy wyborze partnera. Tak, nie żartuję. Kolejny fakt to duży procent społeczeństwa, ogromna populacja, tak? Duży procent społeczeństwa nie pisze, nie czyta, to są po prostu analfabeci, co niestety tworzy bariery pomiędzy ludźmi, którzy mają szansę uczęszczać do szkół, mają szansę się edukować i mają szansę na lepsze życie. Ta kastowość, podział niestety nadal tutaj jest i też przy wyborze partnera ma bardzo duże znaczenie. Żeby nie było, dla mnie ta kastowość to absurd i nie powinno tak być. Ale wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście osobami wykształconymi, czy to po szkole średniej, czy to nawet po studiach, jesteście prawnikiem albo lekarzem i przychodzi Wam związać się z osobą, która nie pisze, nie czyta i nie ma jakby pojęcia o życiu. Czy taki związek Waszym zdaniem mógłby funkcjonować nawet w Europie? Myślę, że nie. I to jest też problem w Indiach. Zatem o co chodzi z tymi aranżacjami? Jak to wygląda? Dla wielu z nas, turystów, osób, które nigdy tutaj nie były, osób, które gdzieś tam sobie jakieś kanały podróżnicze oglądają, aranżacja, definicja aranżacji to zmuszenie kobiety i mężczyzny do zawarcia związku małżeńskiego. I tak, w Indiach mogę podać Wam tysiące, jak nie setki, nie dziesiątki tysięcy przykładów najgorszych patologii, tak? Gdzie kobiety są zmuszane, gdzie są bite, gdzie dziewczynki muszą wyjść za mąż za starego jakiegoś mężczyznę. To się zdarza. Nie będę ukrywać, że jest kolorowo, bo populacja Indii jest ogromna. Ale nie generalizujmy. W Indiach coraz więcej ludzi podróżuje. W Indiach są ludzie, którzy zaczynają rozumieć, jak działa świat, jak działa nasza wizja Europejczyków, bo wielu też zamieszkuje nasze tereny. I to nie jest tak, że każda hinduska, w sensie każdy mieszkaniec Indii, bo też Wam powiem, że nazywanie mieszkańca Indii hindusem nie do końca jest poprawne. Oczywiście w języku tam polskim, bo jest tutaj język hindi, wzięła się nazwa hindus, hinduska.
No ale też wyznaniowo nie do końca im to pasuje, także jeżeli byście powiedzieli do mieszkańca Indii, który wyznaje islam, że jest hindusem, to zaraz by mu się włączyła czerwona lampka, że jak to? To nie jest moja bajka, bo ja wyznaję inną religię. No ale dobra, pomijam ten temat. Można tutaj się sprzeczać, ponieważ zwrócono mi uwagę. Jednak do sedna. Wielu ludzi już zdaje sobie sprawę, że chcą żyć na własnych zasadach, a nie tak jak chce rodzina, chociaż rodzina w dalszym ciągu w Indiach ma do powiedzenia dużo. Ale wiele kobiet, wielu mężczyzn oczekuje od swoich rodziców, że pomogą wybrać im partnera życiowego. Czemu tak jest? Po pierwsze tradycja. Po drugie pewien biznes, bo słuchajcie, istnieją swatki. Istnieją portale, za które się płaci duże pieniądze, gdzie są profile różnych kandydatów i jest tam napisane, jaką religię wyznaje dana osoba, z jakiej kasty pochodzi, czym się zajmuje, ile zarabia. Jest napisany cały jakby taki, całe tło rodzinne, tak? Rodzina przyszłej kandydatki, kandydata chce wiedzieć, z kim ma do czynienia. Tak jak wspomniałam na początku filmu, kulturowo, wyznaniowo Indie się bardzo różnią i ludzie w związku z tym chcą dopasować do swoich rodzin jak najwięcej wspólnych rzeczy, tak, żeby nie było konfliktów właśnie wyznaniowych, kulturowych, nawet językowych, bo powiem wam, że w Indiach nie tylko jest język hindi, jest ich bardzo dużo. W różnych stanach Indii są różne języki i też ludzie zwracają na to uwagę. W profilu też jest napisane, co ludzie spożywają, w sensie, czy to są wegetarianie, czy to są osoby, które jedzą mięso. Przy wyborze jest to istotne. Ludzie zazwyczaj, którzy spożywają tylko posiłki wegetariańskie, nie chcą wiązać się z osobami, które spożywają mięso, bo to nie jest ich ideologia. To samo osoby, które nawet jeśli spożywają mięso gdzieś tam, na przykład na północy Indii, nie chcą się wiązać z osobami z południa, ponieważ tamci spożywają wołowinę, a ci z północy nie spożywają już wołowiny, bo dla wielu jest to po prostu święta rzecz, tak? Nie je się krowy. Kolejnym takim kryterium jest astrologia. Mieszkańcy Indii wierzą w gwiazdy, wierzą w numerologię, że to wszystko gdzieś tam jest pisane i lubią przed podjęciem decyzji sprawdzić, czy te znaki faktycznie ze sobą jakby, czy do siebie pasują. Wiem, dla nas brzmi to abstrakcyjnie, no bo kto tam jakimiś znakami by się przejmował, kogo obchodzi, kto co je, ale tutaj jest to bardzo istotne, bo to jest po prostu już zakorzenione w ich kulturze. Od dawien dawna ludzie mają pewne swoje takie tradycje, pewne swoje przyzwyczajenia, od których ideologie, od których nie chcą odstąpić. Ale też zdarzają się wyjątki, bo jak widzicie, mój partner ma białą kobietę, ja jem mięso, to znaczy ryby, bo bardzo je lubię. Nie jem w domu mojego partnera, ale jem sobie poza, tak? Natomiast, tak jak mówię, są mieszkańcy Indii, którzy absolutnie nie zwiążą się z osobą, która je mięso albo która je wołowinę. No i dobra, jaka jest rola rodziny w tym, aby pomogli swojej córce czy synowi wybrać kandydatkę, kandydata? Rola jest taka, że to rodzice zakładają często te konta na tych portalach specjalnych a la Tindery. No Tinder to portal randkowy, ale to już inna bajka. Chodzi mi po prostu o taki portal, gdzie są te profile. Rodzice zazwyczaj scrollują sobie, tak, sprawdzają te wszystkie informacje. Zazwyczaj dzieci są w pracy. Oni oczywiście wiedzą, że rodzice szukają im tam partnera, partnerki życiowego. I potem, gdy przychodzi już do podjęcia decyzji, siadają sobie wszyscy razem, patrzą na zdjęcie, na te kryteria i wtedy podejmują decyzję, kogo sobie wybrać do tak zwanego
randkowania, czyli do rozmowy, do tego, aby sprawdzić, czy ta osoba nam się podoba. Więc nie, słuchajcie, nie jest tak, że ludzie poznają się, hop, siup, już jutro ślub i w ogóle nie interesuje nas nic, nie interesuje nas opinia dzieci. Podam wam przykład siostry mego chłopaka. Ona z rodzicami przewertowała około 200 aplikacji, przyszło do domu bardzo, bardzo dużo mężczyzn w przeciągu tam roku, tak? Były rozmowy z jego rodzicami, tralalala. Ona miała też szansę się pospotykać, wychodziła sobie na randki. Nie mówimy tutaj o sprawdzaniu w łóżku, tak? Bo pewnie też padnie to pytanie, jak to jest w tych kwestiach. Ogólnie, no, oczywiście zdarza się tam, że przed ślubem ludzie ze sobą śpią, ale no, jest to temat tabu. Nie jest to w Indiach powszechne, że z kimś się po prostu tak wyskakuje, że zachodzi się w ciąży w wieku 17 lat i można przyjść do domu i powiedzieć: no, przepraszam, mamo, zaciążyłam i jest spoko, nie? Nie, to nie jest okej w Indiach. Pewnie minie jeszcze bardzo dużo lat, zanim to się zmieni. Ale no, są ludzie bardzo, bardzo do tego sceptycznie podchodzą, tak? Ostatecznie siostra mojego chłopaka wyszła za mięsożercę mieszkającego w Australii, nie będącego z tej samej kasty, z tej samej kultury. Wszystko się różni, nazwisko, bo muszę wam powiedzieć, że w wielu kastach nazwiska są te same, ale nie mylmy też z tym, że to są te same rodziny i ktoś wychodzi czy żeni się z kuzynem, kuzynką. Nie, na przykład w hinduizmie nie jest to dozwolone. W islamie owszem, kuzyni, kuzynki mają ze sobą dzieci, związki małżeńskie, natomiast w hinduizmie nie do końca jest to okej. Mimo że gdzieś tam na wioskach to się zdarza, tam gdzie jest mała, w sensie tam gdzie nie ma edukacji, ludzie nie mają tej świadomości, to żeby wybrać sobie partnera w tej samej kaście, oni sprawdzają wszystko po nazwiskach, po swojej historii. To wszystko musi być przeanalizowane, żeby nigdzie nie było bliskich jakichś tam powiązań, bo takich szarmów, mechrów jest mnóstwo w Indiach, miliony. I nie każdy jest ze sobą powiązany z krwi i kości, jak to się mówi. Powiem wam taką ciekawostkę. Nazwisko może wiele wam powiedzieć w Indiach o tym, kto jaką religię wyznaje, co je, w sensie czy jest osobą spożywającą wegetariańskie posiłki, czy jest mięsożerny, z jakiej kasty właśnie pochodzi. Można wywnioskować bardzo dużo. Pytaliście też, czemu jest taki podział, dlaczego osoby z tej wyższej kasty nie chcą poślubić osób z niższej kasty. Po pierwsze, rodzina osoby z tej wyższej kasty nie chce, aby na przykład ich córka poszła do rodziny, bo takie zazwyczaj jest w Indiach. Kobieta zamieszkuje z rodziną partnera, swojego męża. Nie chcą, aby jej komfort życia się pogorszył, tak? Nie chcą też, aby dzieci potem były wyedukowane mniej. Chcą raczej trzymać ten poziom, taki stały. Mam nadzieję, że rozjaśniłam wam te kwestie. Mam nadzieję, że teraz wiecie, że nie wszystko jest zero-jedynkowe w Indiach, że nie każda kobieta i mężczyzna będą płakali w poduszkę, bo poślubili kogoś, kogo nie chcieli poślubić. Macie przykład nawet Pudzie, moją podopieczną, tak, ze slumsów. Ona też wybrała sobie mężczyznę, którego pokochała bez ingerencji rodziny. Dlatego myślę, że czym więcej takich odcinków będę robić, tym większa wiedza o Indiach będzie wam bliższa.